Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej w roku akademickim 2016-2017 obchodzi 50-lecie swojego istnienia. Twórcą koncepcji powołania Wyższej Uczelni Technicznej i jej organizatorem był docent dr Rościsław Oniszczyk, późniejszy wieloletni rektor Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Pierwszym dziekanem Wydziału Elektrycznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu został profesor Antoni Plamicer. Tak naprawdę historia zaczęła się od 1959 roku, kiedy to w Opolu powstał punkt konsultacyjny Politechniki Śląskiej, by 1 czerwca 1966 roku przerodzić się w Wyższą Szkołę Inżynierską w Opolu, której integralną częścią był Wydział Elektryczny. Jak wspominają ówcześni pracownicy i studenci, w tych pionierskich czasach wszystko odbywało się w spartańskich warunkach. Jak na nie patrzę i wspominam, to były czasy pionierskie, kiedy trudno było ogarnąć tę rzeczywistość i nikt sobie nie umiał wyobrazić, w jakim kierunku będzie zmierzał rozwój uczelni. Już teraz nie pamiętam, czy na pierwszym, czy na drugim roku to powstał akademik. To był pierwszy budynek na ZWM-ie, przy czym hasło ZWM to wtedy w ogóle nic nie mówiło, bo czegoś takiego nie było. Także mieszkańców akademika w dni dżdżyste to się poznawało po tym, że mieli bardzo obłocone buty. Wchodzę do rektoratu. Jedna pani siedziała tam, to nie było tak jak teraz. I mówi, no czego pan sobie życzy? Ja mówię, że po prostu szukam pracy i chciałbym zapytać się, czy mogę tutaj jakoś tam startować. Pani tak się spojrzała i mówi, a właściwie to jaki po prostu zawód pan ma? No ja mówię, że jestem elektrykiem. No to ona dalej po prostu tak mnie trzyma na nogach, a potem mówi, a jaki stopień pan ma? A ja mówię, że jestem doktorem. Mówi, niech pan siada, natychmiast niech pan siada. Mówi, proszę pisać podanie. Rektora nie ma, mówi, ale jak przyjdzie, to ja głowę daję, że pana przyjmie. Potem się okazało, że było dwóch doktorów z elektrotechniki na wydziale. Znaczy różnica jest tak zaskakująca i tak olbrzymia, że to nie do wiary. Myślę, że studenci, gdyby tego słuchali, to nie bardzo by wierzyli. A mianowicie w ogóle kadra była bardzo mała. Myśmy mieli trudności z zebraniem tych pięciu niezbędnych samodzielnych pracowników, aby utrzymać kierunek. To mniej więcej było w moich czasach dziekanowania, aczkolwiek to był wówczas tytuł dyrektora Instytutu Elektrotechniki na prawach wydziału. Trzeba jeszcze powiedzieć, że laboratoria, które teraz są tutaj w tym budynku nowym, gdzie można wycieczki wprowadzać i się chwalić, to tak nie wyglądały. No, myśmy zaczynali od tego, że pierwsze laboratoria zbudowaliśmy na bazie różnej aparatury, którą żeśmy z odzysku z wojska dostawali, takie jakieś sprzęty różnego rodzaju, właśnie z tego wojska, które ten batalion, który tu się znajdował, to dostarczał nam takich różnych rzeczy, różne silniki i inne historie. No, laboratorium maszyn elektrycznych, to tam takie stanowiska jeszcze są stamtąd. Podjąłem decyzję, że takiego laboratorium z zakresu elektrowni nigdzie w Polsce nie znajdę. Budowano w owym czasie elektrownię Opole o nowoczesnych blokach 360 MW. I ta elektrownia stała się najlepszym w kraju, a ja nawet dodaję w Europie, laboratorium naukowo-dydaktycznym. No to był taki okres właśnie początków organizowania, znaczy laboratorium już profesor Plamicer wcześniej zorganizował tutaj z pomocą innych kolegów, ale rozpoczęliśmy taką bardzo intensywną współpracę z przemysłem. No i to był taki też ważny okres w moim życiu, zakłócony dziekaństwem, które przechorowałem, bo być dziekanem w czasach, kiedy było się bezpartyjnym, to nie była najszczęśliwsza rzecz. Byłem trochę w sytuacji przymusowej,
to wtedy nie było wyborów, tylko były mianowania na dziekanów. Ja dojeżdżałem w tym czasie do Gliwic, kiedyś wieczorem wychodziłem z budynku, a spotkał mnie pan rektor Oniszczyk, mówi, proszę pana, mówi, to pan będzie od jutra dziekanem. Laboratoria były nie najgorsze, jak na tamte czasy, nie najgorsze. Zawdzięczamy to między innymi profesorowi Plamicerowi, który właśnie zabiegał, i Hickiewiczowi również, zabiegali również o maszyny z przemysłu. Myśmy wtedy, wówczas, mieli większe maszyny elektryczne, które się uruchamiały jako maszyny czy jako napęd niż obecnie. Matematyka jest 2 dodać 2, to po prostu będzie, obojętnie kiedy. Ale po prostu wyposażenie, no ja zwiedzałem tutaj, no bo już jestem na emeryturze, zwiedzałem po prostu te laboratoria tutaj, a przecież prowadziłem tam w Lipsku, to jest naprawdę po prostu takie rozwinięte wyposażenie, nowe i tak dalej. Konsekwencją tego rozwoju były uprawnienia, tak samo najpierw do nadawania stopnia doktora elektrotechniki, to były pierwsze, później automatyki, robotyki, później uprawnienia habilitacyjne z zakresu elektrotechniki, automatyki, robotyki, no i informatyka, najpierw studia inżynierskie, później studia magisterskie, studia podyplomowe, szeroko rozwinięte. Mamy bardzo młodą kadrę, wysoko wykwalifikowaną. Blisko 20 osób zrobiło habilitację przez ostatnie 8 lat, a zatem ta średnia wieku tych ludzi, członków Rady Wydziału, pracowników samodzielnych, jest stosunkowo niska i są to ludzie bardzo mobilni. Trochę mi smutno, bo kiedyś ja byłem najmłodszym, samodzielnym, a teraz jestem jednym z najstarszych. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki w chwili obecnej zatrudnia 140 osób, w tym 36 samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych. Wydział prowadzi szeroką działalność dydaktyczną obejmującą elektrotechnikę, informatykę, automatykę i robotykę, elektronikę przemysłową, technologię energetyki odnawialnej oraz inżynierię biomedyczną. Kształci się na nich blisko 1500 studentów.